Witam po dłuższej przerwie. Dzisiaj znalazłem troszeczkę czasu luźnego, w którym mogę poświęcić WSC. Co do WSki, to takiego tutaj się troszeczkę pozmieniało. Ostatnio udało mi się nią pojeździć. Powiem szczerze, że jak na razie jest ok. Troszeczkę sprzęgło jest raczej do regulacji jeszcze, bo ciągnie, nie? Jeśli chodzi o taką prostą jazdę, ale biegi. Wszystko ok, nic nie zgrzyta, wszystko ładnie chodzi, zapala. Od, można powiedzieć, przysłowiowego kopa. Jak na razie jestem zadowolony. Na pierwszy rzut oka, co tu się udało mi dostać, nie wiem, czy widzicie. Wjechała oryginalna lampa dedykowana do tego rocznika z 77, czyli tak zwany całościowy odlew. Nie jak prędzej, że ma. Mamy kominek dzielony z tym, tylko po prostu jest to cały odlew. Do przykładu mam taką lampę. Mogę Wam pokazać. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Czyli więcej było coś takiego. Tu przychodził kominek, a teraz trafiła się oryginalna. Co na pewno jest tutaj do zrobienia, no to do położenia znowu instalacja. Instalacja, część udało mi się podłączać tak jak było, część była podpinana, gdzieś jest jakieś przedarcia, coś, więc powiem krótko, na razie to tylko skręciłem. Gaszenia nadal nie będzie, ponieważ muszę wyprowadzić ponowny kabel dodatkowy od tej cewki i myślę, no, na pewno wyjdzie tutaj cała nowa instalacja, nie ma co ukrywać, jakieś lepione, chciałem to jakoś reaktywować, czy coś porobić, ale jak widziałem te przetarcia, zaśniedziałe konektorki, nie, musi wjechać nowa i tyle. Na razie, no mówię, nie jest to dla mnie priorytetem, jeśli chodzi o ten, ale no, najważniejsze, że jakby odpala, można się tym przejechać, ale do rzeczy. Dzisiaj ponownie muszę odkręcić wydech. Ponieważ albo coś źle złożyłem, albo jest coś nie tak. Jest nieszczelność w tym miejscu. I powiem szczerze, że na początku, jak to wszystko dobrze dokręciłem, było ok, ale po pewnym czasie widać, że dostają się tędy spaliny i ciut tutaj na łączeniu kolanka z wydechem, nie? Więc biorę się do roboty. Widzimy się na stole. Jesteśmy już na stole. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, mówię, żeby sprawdzić tą nakrętkę. Nie? Mówię, nigdzie nie jest wyłupana ani nic. Powinno być ok. No ale winowajca się odnalazł. Spójrzcie na to. Widzicie? Z tej strony jest kołnierz, a z tej jest no dobre, około 2,5 cm wyłupane. Może tak będzie najlepiej to widać. Słońce, coś takiego. Widzicie teraz? Masakra. Tego nigdy bym nie doszczelnił. No i przychodzi tutaj pomiędzy to ta uszczelka. A mimo wszystko widzicie, jaka jest przerwa? Nie wiem, czy to doskonale widać. Nigdy w życiu bym tego nie doszczelnił. Ale okazało się, że w czeluściach mojego garażu znajduje się tak, co prawda, oryginalne. No widać, że jest troszeczkę podłamane życiem. Ale spójrzcie na to. Widzicie ten kołnierz? Nie wiem, czy tak doskonale to widać. Kołnierz jest w bardzo dobrym stanie. Wezmę lecko je przeczyszczę. Będziemy montować. Wiadomo, no, może kiedyś fundusze pozwolą, to kupi się w czymś lepszym. W jakimś lepszym stanie, nie wiem. Czas pokaże. Bierzemy się do roboty. Przymiarka, samo ocencie. Wszystko ładnie dolega. Nic nie odstaje. Myślę, że to mi się trochę zasunęło. Będzie teraz ok. Będziemy montować. No. No igła nie jest to kolanko, no ale co poradzić, montujemy. Dobra, kolanko dokręcone. Wszystko poskręcane. Tu na maksa skręcone, tu też na maksa. Na samym końcu jeszcze skontrowałem to tutaj. Inaczej wszystko się stabilnie trzyma, więc palimy tą maszynę i próbujemy, jak wyszedł test szczelności. Hej,
dostaje się jeszcze trochę tutaj, więc trzeba to poprawić. Te słuchy tylko tą obejmę, a to co? Już nie wiem co zrobię, ale wpadłem na taki pomysł, skoro jest tutaj nieszczelność. Załatwiłem sobie taki sznurek wysokotemperaturowy, może żeby lepiej było widać. Uwinę go wokół kolanka i spróbuję to uszczelnić. Tak to się prezentuje. Zakładam tą opaskę i robimy próbę. Patrzcie to, fura pali z łapy. No ale... Zawsze się trafiają jakieś niuanse. Nie wiem, może przez te wżery.